Zaczynamy tę opowieść mroczną, choć okraszoną muzyczką skoczną. Będzie zagadka kryminalna i lekka afera obyczajna. Nauczymy się też zasad współbiesiadowania. Pierwsza, nie dolewać trucizny do śniadania. Zapraszam w złote progi zacnej matrony, tej starej brony, mojej pani, hrabiny. Co to za głupie miny? Już bez spoilerowania, bo zaczynamy od pierwszego dania. Czego?
kocham. Nigdy nie byłam taka głupia dziecka. Matko. Nawet wujka hrabiego? Zwłaszcza jego. I dlatego byliśmy tak zgodnym małżeństwem przez wiele lat. Ale był jeden taki. Byłam od ciebie młodsza. Znacznie młodsza. Ale to był zwykły łap. Ona mnie oszukała i porzucił. Szkoda mówić. Ale ty co? Ślub. To ja rozumiem. Najwyższa pora. Ale miło. To my God. Ależ ciociu. On jest inny. Taki czerpiący. Romantyczny. Szarmancki. Wierzę, wierzę. O my God. Tylko nie to. A złoto? Serce złote. Trzymajcie mnie. Aktywa jakieś. Ulokował we mnie swe uczucia. Już wobec mnie nie może. Albo taki cwany, że tak akurat wycelował. Pierścionek mi kupił. No, widzę. Widzę, że bardzo romantyczny. No więc, ciociu kochana, ja bym chciała, żeby ciocia go poznała. Skarbanie boskie, poczekam, aż mu się znudzi. Słucham, ciociu? No to może w przyszły czwartek. Ale nie, w czwartek to ja grywam z kochuską w kości. To może za miesiąc. Zdzwonimy się, kochaninka. Hrabino, goście w progu. Jakieś biedaki, przepędzi? Naturalnie! Nie, to moi goście. Hrabino? Prowadź. Tylko niech buty wytrą, bo jeszcze mi gnoju naniosą na perskie dywany. Ciociu, ja tego wcześniej nie widziałam, ale z cioci to straszna materialistka jest. Ty dziecko lepiej wasz słowa i nie mów czegoś, co się może przełożyć na długość mojego testamentu. Hrabino von Szmetke, oto pan. Przypomnij panie, pan się zwie. Felix Goździk. Do usług, piękny pan. Cóż za niebywale piękna rezydencja. Widać, że zarządzana ręką prawdziwej damy. Ujrzałem ją odemniejszym oknem. Mądro z nich wpłynęło. Przyjmość mnie serce. Ciociu, Felix jest bardzo utalentowanym artystą. No, widzę. A co ja tam widzę? A to kto? Ach, proszę mi wybaczyć, zupełnie zapomniałem, to karygodne. To moja bratanica, Eunia. Córka mojego tragicznie zmarłego, ukochanego brata. Ma tylko mnie, więc przygarnąłem się trochę. Feliksie, jesteś takim dobrym człowiekiem. Dobra, dobra, podejdź tu dziecko do mnie. Ile masz lat? 10, Hrabino. Pokaż nosie. No, zdrowo wyglądasz. A ziemniaki obierać musisz. Ciociu! No co? Dasz mam już darmo zjadł wokół siebie. Chętnie pomogę, nie chciałabym być ciężarem. Ależ kochane dziecko. No nikogo nie jesteś ciężarem. Ciociu, ja cię bardzo proszę. To są moi goście i nie pozwolę ich obrażać. Kochanie, zupełnie niepotrzebnie się dowiadujesz. Ja doskonale rozumiem prawdę i w pełni ją popieram. Ja również uważam, że dzieci od samego początku trzeba uczyć dyscypliny i trzeba ich odobrazać. Tak uważał mój ojciec, baron, groźnik, pomnikę. Tak mnie wychowała. Ja chciałbym tego przekazać te same wartości.
Jeżeli trzeba, to ja również wyjdziemy do naszej cudownej pani domu. Baron, powiadasz. Nie raczyłaś wspomnieć o tym, Kasiu. Bo to nie ma nic do rzeczy. Ma, nie ma. Ja to rozsądzę, to zmieni nieco optykę. Może dalszą rozmowę przeprowadzimy w moim gabinecie. Co pan na to? Co pani rozkaże? Hela! Proszę podać likierku do mojego gabinetu. To sobie z panem Feliksem porozmawiamy. Płakała, no. Ale ja nie z tych. A co to nie?
Janek dla hrabiego go zostawiła. Chociaż kilka lisków po drodze spadło. No ale bez przesady. Tyle co wypada i tyle co trzeba. No, a pan kto? A gdzie hrabina? No, widział pan jaką ładną pogodę dzisiaj mamy? O, a słyszał pan o wpływie księżyca na porost włosu? Mój świętej pamięci mąż nie później, nie lekko będzie zawsze mawiał, że rzutko ma gniany. Margot, słychać cię na końcu korytarza. Zagadasz naszego gościa na śmierć. To jest wszystko bardzo ciekawe i zajmujące. No widzisz, i co się czepiasz? My tu sobie z pana, a no właśnie, jak się pan nie przedstawił. Och, nieładnie, no nieładnie. Felix, gości do usług piękny pan. Ty? Gdzieś ty go wytrzasnęła, absolutnie obłędny czacz. Niech mi mąż odbył ziemia, lekko była wybaczy. To mój narzeczony. Twój kto? Ona tak na poważnie? To widzę, że nie dojrze czaruś, to do tego cwany i ślepawy. Daj już spokój dziewczynie. Póki co dobrze rokuje. Trzymam rękę na pulsie. O mąkie! Dlaczego wszyscy traktują mnie jak dziecko? Chyba nie żyje. To chyba czy na pewno? No. I kto? Mów szybko. Rogaj. Leży trupę w kuchni. Ach, nigdy nie lubiłam tego cymbała. Polska, powstrzymaj swoje rumaki. To straszne. To okropne. Długo chorował. Chorował? No i popsuł nam popołudniowym relaks. Co za nietakt. Hrabina to jak zwykle kipi współczuciem. Niech się pani nie martwi. Zaraz się dowiemy, co się stało. Ja wiem, co się stało. Zabito go. Mówię. A może się potknął i upadł. Nie ma co gdybać. Trzeba to sprawdzić. Za mną! No i pięknie! Jeszcze stłukł moją ulubioną filiżankę. A w ogóle to tam w tej kuchni jeden chleb! Hela! Proszę natychmiast posprzątać! Proszę, żeby od tej pory nikt nie zbliżał się do Hela ani do miejsca zbrodni. A wy to kto? Detektyw Prędziwia. Dzięki. Ewa. Prędziwiak z Margot. Ale skąd się tu wzięliście? Przecież my nawet nie zdążyliśmy wezwać pomocy. Chyba, że ty, Feliksie. Ja byłem cały czas po ciebie. Nie pamiętasz po mnie? No nie tak zupełnie. Najpierw byliśmy w gabinecie, a potem... Chyba, że mi się coś pomyliło. Zaraz dostanę migreń. Ten dzień z dnia na dzień staje się coraz gorszy. Lokaj! Nie żyję. Ach, prawda. Hela! Dobrowcie, kocham. Zaraz będzie o jednego trupa więcej. Proszę podać ziółka na uspokojenie. Ej, nie można do kuchni. Ty mi nie będziesz mówił, gdzie ja mogę albo nie mogę we własnym domu. Masz moich ziółek. O! Od razu. Dobrze, bez histerii. Wraz z moim partnerem jesteśmy na tropie niebezpiecznego złoczyńcy, który ma sobie na koncie liczne kradzieże, oszustwa. A do tego... Przypomnij ci. Tak jest. A do tego dochodzi,
bigamia, fałszerstwo, usiłowanie zabójstwa oraz przyczynienie się pośrednio bądź bezpośrednio do zabójstwa czterech osób. Spocznij. Ale co on by miał robić u nas? Szczerze mówiąc, drobna się skończył jakieś 50 km stąd i chcieliśmy, żeby nie mogli skorzystać z telefonu i odpoczynku. Ale widzę, że znaleźliśmy się tu w odpowiednim momencie. No ale czas. Chodźcie za późno. Nie bądźmy drobiazgowi. No to jak już tu jesteście, to zajmijcie się sprawą, a ja pójdę się położyć. No sprawa do ciocia. Ja nie tak prędko. Stać! Nikt nie może opuścić tego pokoju. Pod ścianą. O, dosyć tego. Nie pozwolę, żeby się tak zwracać do czcigodnych i zniknących cudami. Już nie mówiąc o tym, że jest tu jeszcze dziecko. Jesteś taki męski, Feliksie. A co? Proszę Państwa, w tym pomieszczeniu jest morderca. Musimy przeprowadzić śledztwo. Daj ten ziółek jeszcze. Ja też poproszę. Musimy zebrać dowody, a rozwiązać tę zagadkę. Złapać mordercy. Przejdźmy do konkretów. Kiedy lokaj żył, a kiedy nie żył? No, znalazł lokaja. Ja to kto? No, kmistrzyni. Ja tu od 20 lat już służę, co? A lokaja to lubiła? Nie lubiła? Jak to z wami było? Młody. Trochę cwaniaczek. Ale nic do niego nie miałam. Z jego matką się znam, to go do roboty poleciłam, a co? Ale, wy mnie chyba nie podejrzewacie, co? O nie, no ja nie jestem morderczynią. Ja nie byłabym taka pewna. Co chwilę mi grozisz? Ja? Ależ to tylko takie żarty. Zresztą hrabina jest głucha. Ale nie głupia. No może i gadam czasami różne rzeczy, ale z hrabiną to tu by świetnie nie wytrzymał. Ale to dopiero jak oni się pojawili, to się zaczęły problemy. O, wypraszam sobie. To mój narzeczony, a Ewa to niewinne i urocze dziecko. Ręczę za nich moją głową. Kochana, ty tak głowy nie nadstawiaj. Bo wiesz, jeden kiedyś taki to by sobie dał za mnie rękę oczeć. I co? I teraz nie miałby ręki. Ja to tam dzieciom nie ufam. A słyszałaś, Krysia? Widziałaś kiedyś te bliźniaczki po Zalewiczu? Do dziś nie jestem pewna, czy to nie one tego mojego kota, wiesz. Dobra, dosyć. Kto? Ostatni widział lokal. No więc o godzinie 13 wysłałam go po soczek i ciasteczka dla Ewy. Potem poszłyśmy zwiedzać posiadłość. Potem Ewa się nagle źle poczuła i chciała się położyć. Czy ktoś go widział jeszcze potem? O której go pani znalazła? Za kwadrans 14. Szłam w obiad. Szukować do pytania. 45 minut. No wyjdzie. Rozkaz. A więc są państwo gośćmi. Tak. Z wizytą szanownej cioci mojej narzeczonej. Narzeczonej dzik. Od kiedy? Przepraszam, co od kiedy? Narzeczeństwo. Zresztą proszę się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie. Feliks Goździk z domu von Lipke. Mój ojciec to baron świętej pamięci. Opiekuje się swoją bratanicą. Narzeczony panny Wiotraczek. Poeta, kompozytor, malarz. Czyli bez roboty. Baron von Lipke. Czy on to ze mnie popadł w długi i nie musiał sprzedać swojego majątku? Ojciec miał przelotne problemy z płynnością finansową. Dobrze. Jak pan poznał swoją obecną narzeczoną? Poznałem ją w bibliotece. Poznałem ją w parku. Siedziałem na ławce, a pięknie rozwiewał jej włosy. Dobry jestem. A wiedział pan, kim jest pana obecna narzeczona? To znaczy? Wiedział, że bogata? No wypraszam to sobie. Dobrze, zostawmy to na razie. Baron Lipke.
przypadkiem bezdzietny? No, z prawego łoża to może i jeszcze. Co, proszę? Luś, co to znaczy? To ten makrofania się wstydzimy. Wstydzimy się. A co? Ciociu! Dobra, co łączyło pana z ofiarą? Drzwi. Drzwi? No tak! Otworzył mnie, jak chodziłem. A co pan robił między 13 a 13.45? Dzieliliśmy sobie miło z hrabiną, a potem przyszedłem zobaczyć, jak się czuję. Bo Kasia, to znaczy pan nawiatoczek, powiedziała, że gorzej się poczuła, no więc... Czy ktoś to może potwierdzić? No jak to? No wszyscy tutaj gromadzenia, potem Ewa, tam jest mi wątek. Stop! Słusznie, dziwne, brawo. O co chodzi? Był pan w kursie. Tak? Skąd pan wiedział, gdzie jest? Mam orientację w przestrzeni. I nikogo pan tam nie spotkał? No nie wiem, na przykład... Lokaja? Nie. Dobrze, na ten siarek. Wiatraczek! No, dwie. Mówiło głodem. Prosimy o wybaczenie i zapraszam. Katarzyna Wiatraczek, lat 38. To było 7 lat temu. Siostrzenica hrabiny von Szmetkę. Na co dzień zajmuje się filantropią, organizacją ogrodów. Lubię czytać książki. Czyli bogata bez robota. Dobrze. A z panem Feliksem to jaka historia? Tak jak mówił, poznaliśmy się w parku. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy? No, już będzie jakiś miesiąc, nie dziewko? Kochanie, tylko miesiąc nasz? No co? Prawdziwa miłość wymyka się ramą czasowym. A lokal? Jego nie kocham. O. Chodzi nam o to, co go z panią łączyło. No, to służba, prawda? Inaczej klasycznie służenie. Dobrze, a gdzie panienka była między 13 a 13.45? No więc najpierw z ciocią i Feliksem w gabinecie. Potem odprowadziłam Ewę. Ewa się na myśl poczuła, chciała się położyć. No i potem wróciłam. Mhm. Czyli teoretycznie, w teorii, hipotetycznie, był czas, że była pani sam na sam ze sobą. No tak, teoretycznie, to tak. A powiedziała pani o sobie, że jest wybuchowa, impulsywna, no nie wiem, jakby ktoś nie spełnił pani polecenia? Ja? Agresja? Nigdy. Zero. No nic, trudno. Dziękuję. Dawaj tego bachora. Dziecko, wystąp. Wujku, spokojnie, dam radę. Mam na imię Ewa, ty trudno wyrwał. Czy ona mnie uprasza? Zapewne, ale nie rusz. Prosimy dziecko, Ewo, powiedz nam, czy coś widziałaś. Spójrz. O, czyżby? No, mam oczy, to patrzę i widzę, prawda? Mam 10 lat swojej obserwacji. Opowiedzieć? W sumie to pamiętam tak od 7 lat. Co? No, ironia. Dobija się? Dobra, dedukcja. A to mało. O, Lokaja nam chodzi. A, Lokaj, to straszne. Zapytał się mnie, czy się zgubiłam i czy może mi pomóc. Był bardzo miły. Potem, gdy Kasia oprowadziła mnie po tym pięknym domu, z wrażenia to mnie brzuch rozbolał. Ułożyłam się w pokoju cioci i zasnęłam. Obudził mnie krzyk pani Heli. Czy to wszystko? To co pani robi? Dlaczego zapytanie? No je, ma co? Skąd ta kiełbasa? Z rzeźnika. Wjechać. Świetne kiełbasy robi, polecam. Przecież nikt miał nie wychodzić. Zakaz był? No i no wiem, no ale jak się denerwuję, to się robię głodna. No to pomyślałam, wyskoczenia. I tak wszyscy zajęci teraz tymi przesłuchiwaniami. W kuchni była. Gdzie?
To mlokaj. Spiżarce. Zu, ludzie, trzymajcie mnie. Cicha się tylko ucieka. O Majko, nie żyje. Proszę się nie zbierać, to może być miejsce zgrodni. Kolejna ofia. Dzik. Jezu, nie tam, tu dzik. I co? Żyje? Nie mogę stwierdzić żywotności. Żyje. No co za szczęście. Ale padła jak nieżywa. Musi jej jednak coś dolegać. Spijana. Ja wypraszam sobie. Wystąpem. Proszę mi wierzyć, znam się. Raczą państwo, że spojrzeć na korpus delikti. Szefie, ja nigdzie nie będę zaglądać. O lokaja chodzi prosty ludu pracujący. Jest jeszcze tam. A przesłuchania? O właśnie, jeszcze tu nie skończyliśmy. Bójcie się. Co ty mówisz, Erwuniu? To policjanci. Dziecko ma rację, trzęsą portkami. Proszę nie podważać kompetencji władzy. Kompetencje władzą to tu jestem ja. Szefie. Dobra, damy spod stołu nie przesłuchamy, ale raczej nam nie ucieknie. To może hrabina racz powiedzieć, co robiła między 13 a 13.45. Mam cię, dziadu! Miałeś zabezpieczyć drzwi. Ale nie było rozkazu. Ale kim pani jest? I czego pani chce od mojego narzeczonego? Oj, chyba od mojego! Co? To nie tak, ja mogę wszystko wytłumaczyć. A, tu pojeżdżam. Jak nie znalazłeś, nie ma bałty. Kochany, ja cię znajdę wszędzie! Jak mogłeś mi tak uciec? O, sam się zastanawiam, że to za pomysł mnie natknął porzucić taką księżniczkę. Ale Feluś, jak to? A tak to i nie Feluś, tylko Bogdan. Dosyć tego, ta farsa trwa już zbyt długo. Szkoda tylko, dzióbku, że tyle czasu zmarnowałem, żeby się tutaj dostać. Ale ta sytuacja już jest tak kuriozalna, a wy jesteście już tak męczące, że nie dam rady ciągnąć tego dłużej, no. I to się tak gapicie. Same jesteście sobie winne. Starszy parę czułych słówek, parę mniej gratomaństwa i... Padacie w raju. Sami myślę, że to aż tam zbyt proste. I mamy naszego mordercy i poszukiwanego w jednym. Dzik! Tak jest. O, nie, wypraszam to sobie. Ja nigdy nikogo w życiu nie zabiłem. Te oskarżenia to śledztwa. Ja tylko pobieram opłaty za okazane zainteresowanie smutnym, samotnym kobietom. Czyli mnie nigdy nie kochałeś? Słodko. Ja cię nawet nie lubię. Ale co to Ciociu! No okej. Okay. To nie ja, to niefortunny zbieg okoliczności. No i jak ty się wybierasz? Jestem oszołomiona tym spróbuję. Jak mogłeś, wujku? Chciałabym się położyć. Dobrze. Dosyć tej maskarady dziecięce łzy mnie nie ruszają. No trudno. Nie spodziewałam się po tobie takiej puszenki, tato. Tato? To miał być nasz skok życia. Dziś działam solo. Nie stój zbyt daleko się, żeby panu dziecko. W najlepszym razie wylądujesz w internecie do zakonu, więc zobaczymy. I co teraz? Miał być no, ty dwoje trafili do aresztu do wyjaśnienia. Sprawa się chyba sama rozwiązała. No, po prostu mieliście panowie farta. Nie farta, droga pani, to była rzetelna praca policji i łód szczęścia wierzy. Rozwiązaliśmy, tak? Rozwiązaliśmy dwie sprawy w jedno popołudnie. Będzie awans. Lepiej podwyżka. Gdyby nie nagła interwencja tej oto szanownej damy, to guzik byście rozwiązali. Raczy pani nam zdradzić swoją godność? Księżna Kitka! Przemierzyłam pół kraju za tym pięknym niegodziwcem. Ten łot mnie rozkochał, okradł i porzucił. Jestem gotowa płacić kaucję na tych dwoje. Przecież panią oszukali. Miłość nie przyjmuje się takimi drobiazgami. I co, nie będzie to możliwe? O,
Przekona się jeszcze, robaczku, że pieniądze potrafią zdziałać cuda. Ale mamy na nich niezbite dowody. Nie mówiąc już o przyznaniu się do winy. Oj, dziecko, ja mam miliony dowodów ich niewinności. Zobaczy słońce ty moje, jeszcze będziemy szczęśliwi. Twoja pańcia przygotowała dużo niespodzianek dla Iciusia. Oj, koteczek był niegrzeczny, ale pańcia wybaczy. Zabierzcie mnie od tej barykadki, ja już wolę iść do pani, do wszystkiego się przyznam. Nawet tego lokaja biorę na siebie, tylko zabierzcie mnie od niej, proszę. Kim jesteśmy, żeby stawać na drodze miłości? Tak jest! O nie! Co jest? Lokaja nie wzięli. I jak ty teraz pod wieczorek podasz? Nie. Wina tak na serio pod tym wszystkim? To może ja go chociaż czymś przykryję, co? I do matki zadzwonię. Co za dzień? Co za dzień? Co za dzień? Mamy jeszcze nie rozczekam domu. I co teraz, dziewczyna? Nie ma. Kota nie znalazłaś? Nie, no Kaja nie ma. No nie ma, bo nie żyje, no też się w porę obudziła, no. Nie, nie ma go w kuchni, ani nigdzie indziej. O mój God, szybko do sejfu! A to drań wszystkich nas wygiwał. Zabrał wszystko? Wszystko to nie, ale na tyle dużo, żeby teraz zapłakać. Ale jak on to zrobił, no? Przecież policja tu była. Mogła go nakryć. Policji to on się nie spodziewał tak szybko. Wiedział, że damy się nabrać na tą sztuczną krew, bo żadna nie chciała go dotknąć. My zajęliśmy się rozwiązywaniem sprawy, a on w tym czasie okradł sztuczny i zwiał. Oj, ciężko, ciężko, dobrą służbę. Napisz się, żeby... Takie czasy trudne. Coraz trudniej o dobrą służbę. I tak oto doszliśmy do końca tej historii barwnej. Długo ponoć mówiono w okolicy o kradzieży sławnej, której dokonał lokaj niepozorny, na co dzień usłużny i wielce pokorny. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Za nic nas nie winicie. Uczta to była zaiste wspaniała, nie aż tak krwawa, jak wydawać się miała. Teatralna skrzyczy na małego w składzie oczywiście kabaret, ale bawy. Pod kierunkiem Gabriel Jączek.